Spójrzmy na podpunkt a. Tutaj oczywiście należy na początek pamiętać o wyznaczeniu dziedziny, czyli zarówno ten mianownik, jak i ten musi, muszą być różne od zera. No to zapiszmy sobie, że x musi być różne od zera, a także 2x musi być od zera różne. Tutaj obie strony podzielimy przez 2. No i zauważcie, że x po prostu musi być różne od zera. Zatem dziedzina to będzie zbiór liczb rzeczywistych. Bez zera. No i teraz, żeby wykonać dodawanie, musimy mieć wspólny mianownik. Czyli zauważcie, ja sobie przepiszę, pierwszy na razie ułamek dodać i tutaj w mianowniku zapiszemy 2 razy x. Tak, 2x to mnie po prostu 2 razy x. Czyli co będzie wspólnym mianownikiem? Zauważcie, że x nam się powtarza w obu mianownikach, czyli zawsze robimy w ten sposób, tak przynajmniej jeżeli o mnie chodzi było najwygodniej, że wybieram sobie ten większy, mówiąc tak ładnie w cudzysłowie, mianownik, czyli 2x i ewentualnie dopisuję to, czego tutaj nie mam. No ale zauważcie, jeżeli wybierzemy sobie 2x, ten mianownik, no to x już w tym mianowniku się zawiera. Tak więc naszym wspólnym mianownikiem. Będzie po prostu 2x. I teraz co jest ważne. Przepisujemy to, co mamy w licznikach, i mnożymy przez to, co dołożyliśmy do mianownika, czyli w tym mianowniku mieliśmy x, a teraz mamy 2x. To oznacza, że mianownik pomnożyliśmy przez 2, a więc licznik także mnożymy przez 2. Tutaj w liczniku mieliśmy piątkę. W mianowniku 2X i nadal mamy 2X, czyli ponieważ niczego nie dołożyliśmy do mianownika, także licznik pozostaje bez zmian. No i teraz 6 razy 2 to 12, przez 2x dodać 5 przez 2x, i ponieważ mamy te same mianowniki, takie same mianowniki, możemy już zapisać to sobie na wspólnej kresce ułamkowej, wspólny mianownik przepiszemy. No i 12 plus 5 to będzie 17. Spójrzmy na przykład kolejny. Tutaj, co będzie wspólnym mianownikiem? No mamy 4x, czyli x nam się powtarza, ale brakuje nam trójki, czyli to oznacza, że wspólny mianownik to będzie 4x i należy to jeszcze sobie pomnożyć przez 3, czyli 3 razy 4x to będzie 12x, czyli zapiszę to sobie dwa razy. No i teraz, jeżeli chodzi o pierwszy licznik, to mieliśmy czwórkę. W pierwszym mianowniku było 3x, a więc musieliśmy go sobie pomnożyć przez 4, ponieważ 3x razy 4 to będzie 12x, a to oznacza, że licznik także mnożymy przez 4. Tutaj w mianowniku mieliśmy 4x, a mamy 12x, czyli 4x mnożyliśmy przez 3, żeby otrzymać 12x czyli licznik, a więc trójkę także mnożymy przez 3, 4 razy 4 to 16 przez 12x odjąć 3 razy 3 to 9. No i teraz mamy ten sam mianownik, mamy wspólny mianownik, czyli odejmiemy wykład, nie wykładniki, tylko oczywiście liczniki. 16 odjąć 9 to będzie 7, no i to będzie wynik. Oczywiście tutaj musimy także wyznaczyć dziedzinę, czyli 3x jest różne od 0 i 4x również. Zatem tutaj obie strony podzielimy przez 3, czyli x będzie różne od zera, tutaj przez 4, czyli x od zera będzie różne, zatem dziedzina to zbiór liczb rzeczywistych z wyłączeniem zera. Tak tutaj o dziedzinie także należy pamiętać. No i spójrzmy jeszcze na podpunkt C, tutaj na początek wyznaczmy dziedzinę, zatem x odjąć 2 musi być różne od zera. I 2x odjąć 4 również, czyli tutaj 2x musi być różne od czwórki, obie strony dzielimy przez 2, czyli x musi być różne od dwójki. A tutaj minus dwójkę, gdy przeniesiemy na prawą stronę, no to się okaże, że po prostu dziedzina to zbiór liczb rzeczywistych z wyłączeniem dwójki. Jeżeli chodzi o wspólny mianownik, no bo w dodawaniu musimy mieć wspólny mianownik, to zauważcie, w jaki sposób możemy sobie zapisać. Ten drugi ułamek. Jeżeli tutaj przed nawias wyłączą sobie dwójkę, to wówczas w nawiasie mamy tak: 2x przez 2 to x, minus 4 przez 2 to minus 2, a więc to będzie jak gdyby ten większy mianownik. No i zwróćcie uwagę, że jeżeli byśmy chcieli dołożyć sobie x odjąć 2, no to nie musimy, no bo to x odjąć 2 już w tym mianowniku się znajduje, czyli to będzie nasz wspólny mianownik. Czyli zapiszmy, że to jest wspólny mianownik dodać i tutaj mamy także dwa razy x odjąć 2. Teraz spójrzmy na licznik. Tutaj w mianowniku było x odjąć 2, a mamy dwa razy x odjąć 2, czyli to oznacza, że dołożyliśmy dwójkę, a to oznacza, że także tę dwójkę należy dołożyć sobie do licznika, mówiąc ładniej rozszerzyć licznik przez 2. Tutaj mieliśmy 2, w nawiasie x odjąć 2, mamy taki sam mianownik, czyli licznik także przepiszmy bez zmian. 3 razy 2 to będzie 6 przez mianownik dodać x, no i także mianownik możemy na razie jeszcze przepisać. No i teraz mamy wspólny mianownik, czyli możemy sobie zapisać wszystko na jednej kresce ułamkowej. No w liczniku mamy 6 dodać. X. No i wymnóżmy jeszcze mianownik, czyli mamy 6 plus x przez 2x odjąć 4, to będzie nasza odpowiedź.